witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam zaznaczyć, że pomysłodawcą tej ufundowania tablicy na Pęksowym Brzysku był Maciek Pinkwart. Chyba go nie ma tutaj między nami, ale szkoda. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Karłowicz jest dla nas, dla stowarzyszenia bardzo bliski. Czujemy się, chcielibyśmy być kontynuatorami jego dzieła. Karłowicz ukochał góry i potrafił te góry upamiętnić w muzyce i w fotografii. Oprócz tego był wspaniałym człowiekiem, był społecznikiem i działał, jak wszyscy wiemy, na rzecz utworzenia pogotowia, tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Bardzo dziękuję przede wszystkim Radzie Miasta, burmistrzowi i wszystkim, którzy podchwycili tą naszą myśl i zrealizowali to, o czym myślę, że wszyscy przed nami też myśleli. Bardzo dziękuję jeszcze raz i bardzo dziękuję pani Asi Staszak, że doprowadziła tą uroczystość do końca. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przez burmistrza miasta Zakopane, pana Jana Gąsienicę-Walczaka. Księże dziekanie, panie starosto, pani prezes, panie przewodniczący, szanowni państwo. To kolejna wspaniała uroczystość w naszym mieście. Odsłonięcie tablicy Mieczysława Karłowicza myślę, że zapadnie nam wszystkim głęboko w pamięci, pomimo że pogoda dzisiaj nam nie sprzyja po wielu, wielu dniach mocnych upałów. Sądzę, że miasto nasze otwiera się na tych, którzy tutaj tworzyli, żyli i byli z nami. Wiem, że pamięć o tych ludziach na pewno nie zaginie. Wiem, że młodzież, która będzie na ten cmentarz przychodzić i przychodzi, zawsze będzie dbała i pamiętała o wszystkich, którzy tutaj spoczywają i którzy tutaj znaleźli swoje miejsce w postaci tablic. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim za przybycie w taką pogodę, ale przede wszystkim cieszę się bardzo, że jesteśmy wspólnie i możemy wspólnie tą tablicę otworzyć. Dziękuję serdecznie. O odsłonięcie tablicy poproszę pana starostę, pana burmistrza oraz panią prezes Danutę Sztęcę. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka oraz wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Dzisiaj zgromadzeni na tym cmentarzu zasłużonych pragniemy utrwalić w metalu i kamieniu naszą wdzięczną pamięć o wybitnym kompozytorze, taterniku, współtwórcy tatrzańskiego pogotowia ratunkowego, spieszącego na pomoc zagrożonym braciom i siostrom. Niech ta tablica przypomina nam o modlitwie za świętej pamięci Mieczysława Karłowicza, którego setną rocznicę śmierci wspominamy i zachęca nas do służby i poświęcenia dla naszych bliźnich. Módlmy się zatem. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały świętej pamięci Mieczysława Karłowicza. Pobłogosław tę tablicę, którą ku jego pamięci odsłaniamy i spraw, abyśmy upamiętniając tutaj jego imię, mogli radować się ze spotkania z nim w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym. Przez Chrystusa Pana naszego.